Dwa motocyklowe interkomy otrzymali dziś w starostwie karkonoskim jeleniogórscy policjanci. Przekazaliśmy dzisiaj na ręce pana komendanta dwa interkomy, które będą służyły do komunikacji pomiędzy funkcjonariuszami. No, z pewnością taki sprzęt przyda się i będzie niezbędny dla również bezpieczeństwa. Jest to sprzęt dla motocyklistów, którzy będą poruszać się po terenie naszego powiatu, po terenie naszego miasta i będzie służył do utrzymywania łączności zarówno pomiędzy nimi, jak i dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Przekazanie sprzętu możliwe było dzięki podpisanej w zeszłym roku współpracy pomiędzy starostwem a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który ten sprzęt zakupił. Współpraca z samorządem jest tam bardzo przydatna, tak jak tutaj pan starosta wspomniał. Ta umowa, która w zeszłym roku została podpisana, między innymi pozwala nam na przekazywanie czy to wsparcia w postaci interkomów właśnie, czy też wsparcia innego rodzaju jednostkom, które tego oczekują, czy też dobrze byłoby je wesprzeć, tak? Bo trzeba pamiętać też o tym, że oprócz egzaminowania ośrodki wojewódzkie też mają obowiązek wspierać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o te patrole motorowe, motocyklowe, które poruszają się po terenie, będą poruszały się po terenie naszego powiatu, będą się poruszały przede wszystkim po tych trasach, gdzie są problemy z dojazdem, czy to pojazdami, czy ewentualnie w takich miejscach, gdzie ten ruch samochodami jest utrudniony, na przykład wąskie ulice miejscowości górskich, tam te patrole się powinny pojawiać i oczywiście do bieżącej kontroli również bezpieczeństwa użytkowników dróg. Interkomy kosztowały 2400 zł. Oprócz nich funkcjonariusze otrzymali środki ochrony osobistej. Warto dodać, że jeleniogórska policja dysponuje 4 motocyklami.